Jakich Anwil użył argumentów, że udało się pana po raz drugi przekonać? Czy po tym drugi raz przekonać, można powiedzieć, do gry tutaj? Bo pierwsze rozmowy, jak ten przed chwilą nam powiedział, no, nie zakończyły się happy endem. Podwyżka? No, Anwil jest klub z dużą tradycją. Ja pamiętam moje mecze, jak grałem tutaj z Turowem. Zawsze blisko było, więc cieszę się, że tutaj jestem. Są tutaj fajne kibice i ja myślę, że ta koszykówka, która była ostatnie dwa lata, to minęło teraz i zaczynamy znowu fajnie zagrać. Po dwóch sezonach spędzonych w Oldenburgu wraca pan do polskiej ligi koszykówki. Jakiego Konrada Wysockiego zobaczymy w barwach Anwilu? No taki sam, jaki był 3 lata temu. Ja się dużo nie zmieniłem. W Oldenburgu tam nie musiałem dużo grać. Mieliśmy bardzo, bardzo dobrą drużynę. Byliśmy wicemistrzem w pierwszym roku i przegraliśmy w półfinału do Monachium w drugiej sezonie, więc zawodniki byli na bardzo wysokim poziomie, drużyna też. Myślę, że tutaj będę miał trochę więcej możliwości pokazać, co ja umiem i to jest mój 11 sezon teraz jako koszykarz, więc dużo ich widziałem, dużo wiem o koszykówki i myślę, że mogę pomóc. Pierwsze wrażenia po spotkaniu z nowymi kolegami, z nowym zespołem? No dopiero mam dwa treningi, więc ciężko jest coś powiedzieć, ale chłopaki są bardzo fajnie, praca jest dobra. Myślę, że mamy duży potencjał tutaj. Jeszcze będzie ciężka praca te następne 3-4 tygodnie, dopiero sezon się zaczyna, ale na razie wszystko ok wygląda i teraz my musimy pracować.